Czekamy, poczekamy oczywiście chwilę na przygotowanie. Prosimy o informację, kiedy możemy rozpocząć. Dzień dobry, witam Państwa. Możemy? Możemy. Jeszcze? Dobra. Możemy? Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej dotyczącej sytuacji na rynku nawozów, a w związku z tym też na rynkach, które zależą od tego rynku, czyli na rynku i zbożowym, i rolniczym, i związanym z produkcją mięsa w Polsce. Jest ze mną Monika Piątkowska, która jest prezeską Izby Zbożowo-Paszowej. Jest także członkinią zarządu Federacji Gospodarki Żywnościowej, więc jest na pewno najlepszą osobą, która może opowiedzieć o tym rynku, bo jest osobą, która na co dzień ma kontakt z ludźmi, którzy na tym rynku pracują, operują, na co dzień ma kontakt z rolnikami i może nam naprawdę bardzo dokładnie opowiedzieć o tym, jak ta sytuacja dzisiaj wygląda. Chciałabym rozpocząć tę konferencję prasową od przytoczenia cytatu. Cytatu z odpowiedzi na moje zapytanie. Otóż, proszę Państwa, wystosowałam zapytanie. To było 10 maja, więc niedawno temu, dotyczące funkcjonowania zakładów azotowych Puławy i dostaw gazu do tej spółki. I otóż 25 maja tego roku otrzymałam odpowiedź, pierwsza część jest może mniej ciekawa, ale druga wydaje mi się interesująca. Obecnie dostawy do spółek Grupy Azoty S.A. przebiegają bez zakłóceń, a produkcja jest prowadzona na zaplanowanym poziomie. Dostawy gazu do spółek Grupy Azoty S.A. realizowane są w ramach wieloletniej umowy z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem. I teraz uwaga, proszę Państwa, bo ten fragment jest istotny. Jednocześnie spółki Grupy Azoty S.A. mają przygotowane plany i scenariusze operacyjne na wypadek zakłóceń lub ograniczeń dostaw gazu ziemnego, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Więc jeszcze raz powiem, 25 maja tego roku rząd odpowiada mi, ministerstwo pana Sasina odpowiada mi, że są przygotowani na wszelkie scenariusze dotyczące braku dostaw gazu i że mają opracowane plany działania na tę okoliczność. Okazuje się, że jednak tych planów nie mieli. Mam wrażenie, że pan premier Sasin, jemu wydaje się chyba, że gospodarką zarządza się w ten sposób, jak gdyby miał to robić jedną wajchą. Raz przekręci tę wajchę w jedną stronę, zamknie zakłady, drugi raz przekręci w drugą stronę, otworzy zakłady i wszystko będzie dobrze. To są ludzie, którzy zarządzają, nie mając świadomości tego, że są konsekwencje tego typu decyzji. To są konsekwencje, które są bardzo daleko idące. Mamy dzisiaj do czynienia z krajem zarządzanym jak kronika zapowiedzianej katastrofy. Mamy dzisiaj sytuację efektu domina, w której to jeden zamknięty zakład, czy dwa zamknięte zakłady i produkcja w tych zakładach powodują efekt domina w całej gospodarce i o tym będzie mówiła za chwilę Monika Piątkowska. Te decyzje, które zostały podjęte o zaprzestaniu produkcji w Anwilu i w grupie Azoty, wiemy oczywiście doskonale o tym, że ta decyzja o Anwilu została dzisiaj odwołana, ale mamy pytania, bardzo proste pytania do pana premiera Sasina. Czy podejmował tę decyzję, mając świadomość konsekwencji, które ta decyzja wywoła? Jeśli miał świadomość tych konsekwencji, to czy podejmował tę decyzję o zamknięciu produkcji, o zaprzestaniu produkcji, lekceważąc te konsekwencje, czy też w jakikolwiek sposób zabezpieczył nas,
jako konsumentów, ale też rynki przed konsekwencjami, które rodziły te konkretne decyzje. Mam pytania dotyczące Anwilu. Czy ta produkcja zostaje w tej chwili odblokowana na pełną skalę, czy też na częściowo tylko będzie odblokowana? Czy pracownicy Anwilu wracają do pracy wszyscy, czy tylko część załogi? Na jak długo ta produkcja jest odblokowana? Jaka część popytu na te podstawowe produkty, o których mówimy w ostatnim czasie, czyli nawozy, czyli dwutlenek węgla, czyli suchy lód i tak dalej, i tak dalej. Jaka część popytu zostanie zaspokojona dzięki temu, że ta produkcja zostanie odblokowana? Co z pracownikami tych dwóch firm? Czy wszyscy pracownicy Anwilu wrócą do pracy? Co z pracownikami grupy Puławy? Proszę Państwa, za chwilę rozpoczyna się rok szkolny. Czy ci ludzie mają zabezpieczone wynagrodzenia dla siebie, dla swoich rodzin na moment rozpoczęcia roku szkolnego i pójścia dzieci, ich dzieci do szkoły? Czy wiedzą o tym, czy będą mogli pracować po wykorzystaniu tego urlopu? Bo dzisiaj grupa Azoty mówi o tym, że pracownicy zostali wysłani na zaległe urlopy wypoczynkowe. A jeśli nie mieli tych urlopów wypoczynkowych? A jeśli te urlopy już się skończą, czy oni będą otrzymywali wynagrodzenie? Bo tego cały czas nie wiemy. Ci ludzie nie wiedzą, na czym stoją. Więc to są te podstawowe pytania, które kierujemy do pana premiera Sasina, który jest odpowiedzialny za spółki. I żądamy wręcz odpowiedzi na te pytania, bo to są pytania, które są po prostu niezwykle ważne dla wielu, wielu rynków i dla nas wszystkich jako konsumentów. A o szczegółach i o tym, jak funkcjonują te rynki, w jaki sposób zostały zaburzone, Monika Piątkowska. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja chciałam powiedzieć, że stoimy przed realnym zagrożeniem bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Nadal stoimy mimo informacji z dzisiejszego poranka o wstrzymaniu produkcji przez firmę Anwil. Grozi nam kolejny gwałtowny wzrost cen żywności. Państwo wiedzą, jak te ceny żywności w ostatnich miesiącach poszły do góry. Grozi nam kolejny gwałtowny wzrost cen żywności. Gospodarka, rynek rolno-spożywczy bardzo źle reaguje na próby destabilizacji. To jest pewien system, pewien łańcuch naczyń połączonych. Nie można tak po prostu wyjąć ogniwa, zwłaszcza takiego ogniwa, bez daleko idących konsekwencji i skutków. Rząd od dłuższego czasu, od wielu miesięcy już prowadzi politykę na tu i teraz. Nie liczy się kompletnie z kosztami, nie liczy się ze skutkami swoich decyzji. Pędzi do przodu naprzeciwko katastrofy w ogóle, nie patrząc strategicznie, jakie konsekwencje, dalekosiężne konsekwencje rodzą podejmowane tu i teraz decyzje polskiego rządu czy spółek państwowych. Ja chciałam Państwu powiedzieć, że to tu i teraz może skończyć się za tydzień. Producenci mięsa alarmują, że CO2 wystarczy im na 4-5 dni produkcji. Nie będzie, może być wstrzymana produkcja nabiału, produkcja mleka. Bez CO2, bez suchego lodu, bez kwasu azotowego, tych środków, które są stosowane do higieny produkcji, produkcja po prostu zostanie zatrzymana. To są odpowiedzialni ludzie, to jest sektor, który odpowiada za nasze bezpieczeństwo, również nasze zdrowie i życie. To trzeba brać bardzo poważnie pod uwagę. Informacja o wznowieniu produkcji przez Anwil, chciałam ją skomentować. Anwil to jest jeden, moce produkcyjne Anwilu, 1 milion ton rocznie, Azoty 5 milionów. Potrzebne jest, konieczne jest natychmiastowe wznowienie produkcji przez Azoty. Potrzebne są strategiczne decyzje, długofalowe decyzje rządu, a nie taka ogromna próba. Rząd jedną ręką, proszę Państwa, destabilizuje rynek, po czym nas informuje, że drugą ręką będzie ten rynek stabilizował. Jeszcze jak słyszymy, że stabilizacją rynku rolno-spożywczego w Polsce, bo de facto do tego to się sprowadza, będzie zajmował się premier Sasin, to dokładamy do tej destabilizacji, która już się wydarzyła, kolejne niepokoje na rynku.
sektor rolno-spożywczy, właściwie wszystkie organizacje branżowe w zeszłym tygodniu, czwartek, piątek, bardzo jednoznacznie się wypowiedziały na temat daleko idących konsekwencji decyzji polskiego rządu. Ja mam do zadania polskiemu rządowi, również w imieniu sektora, jako osoba pracująca w tym sektorze od wielu lat, kilka pytań, ale zanim te pytania zadam, mam apel do Państwa dziennikarzy. Szanowni Państwo, ja mam świadomość tego, stoję tutaj po raz pierwszy na tej konferencji w Sejmie. Mam świadomość tego, że macie Państwo codziennie bardzo dużą ilość newsów. Potraktujcie ten temat, zechciejcie poświęcić swój czas, swoją energię właśnie temu tematowi. To nie jest tylko i wyłącznie kwestia polityczna. To jest kwestia tego, czy na jesieni, czy w zimie Polacy będą chodzić głodni. Pamiętajcie, dalszy drastyczny wzrost cen żywności to jest głód wśród znacznej części polskiego społeczeństwa. To naprawdę jest kwestia nie tylko i wyłącznie polityczna. Polityczne zapewne są decyzje polskiego rządu, natomiast skutki będą katastrofalne i wznowienie produkcji Anwilu, być może azotów, na co liczymy, nie będzie rozwiązaniem, które przykryje tą destabilizację, która już się wydarzyła. Konsekwencje, bez względu na to, co się wydarzy jutro, pojutrze, konsekwencje tych absolutnie nieprzemyślanych działań, niewykomunikowanych w rynek, będziemy ponosić jeszcze przez jakiś czas. Chciałam przy tej okazji jeszcze powiedzieć o jednej kwestii, żeby się nie okazało za kilka tygodni, że rząd jest zdziwiony, zaskoczony, nie wiedział. Od kilku miesięcy, Szanowni Państwo, sektor rolno-spożywczy prowadzi dialog z rządem w kontekście pism, jakie otrzymują firmy produkujące i przetwarzające żywność o możliwych ograniczeniach dla tych przedsiębiorstw w dostępie do gazu i do energii elektrycznej. Zgodnie z rozporządzeniem, na które rząd się powołuje z 2021 roku, te ograniczenia będą tak restrykcyjne, że braknie nam energii i gazu do utrzymania ciągłości produkcji, do magazynowania środków spożywczych i do dystrybucji. To może wręcz, na przykład w sektorze mleczarskim, grozić katastrofą sanitarną. Mówię o tym bardzo głośno i wyraźnie, żeby za kilka tygodni nie okazało się, że rząd nie wiedział. Otóż od kilku miesięcy o tym rozmawiamy. Mało tego, wysłaliśmy apel 15 organizacji branżowych sektora rolno-spożywczego. 10 sierpnia wysłało apel do pana premiera, gdzie bardzo precyzyjnie opisujemy konsekwencje tej możliwej decyzji. Póki co oczywiście nie mamy odpowiedzi. Wielomiesięczne, podkreślam, rozmowy z rządem, które były prowadzone bez mediów, wręcz bym powiedziała w dyskrecji, nie przyniosły żadnych efektów. A teraz pytania, które dzisiaj chciałam rządowi bardzo wyraźnie zadać. Dlaczego rząd i spółki Skarbu Państwa, mając informacje o bardzo złej sytuacji na rynku nawozów, nie podjęły żadnych działań? Dlaczego nie gromadzono zapasów? Ile nawozów azotowych spółki Skarbu Państwa wyeksportowały w ostatnim półroczu? Bardzo proszę Państwa dziennikarzy, zainteresujcie się tym ostatnim pytaniem. Pani minister Semeniuk wczoraj powiedziała, ujmę to skrótowo na potrzeby tej konferencji, że rząd znał problem dwutlenku węgla. Tak? Pytam zatem, od kiedy rząd miał świadomość tak trudnej sytuacji i dlaczego nie zrobił nic, literalnie nic, wiedząc, że zatrzymanie produkcji będzie miało tak daleko idące konsekwencje i skutki, o czym informuje cała branża i ja dzisiaj tutaj również. Pytanie, które się nasuwa samo, już widziałam w mediach, zostało zadane, ale zadam je raz jeszcze. Czy rząd naciskał na spółki Skarbu Państwa, które działają w branżach zużywających dużą ilość gazu, by wstrzymać produkcję i poprawić bilans gazowy państwa? Wszystkim nam się należy odpowiedź na to pytanie. Każdemu obywatelowi, nie tylko ze względu na bezpieczeństwo żywności. Kolejne pytanie, jakie rząd planuje podjąć działania, by ustabilizować tę sytuację i zapobiec dalszym wzrostom cen żywności, które najprawdopodobniej po takiej sytuacji nastąpią. W kwietniu została powołana Krajowa Grupa Spożywcza. Szanowni Państwo, po wielu latach, tak muszę powiedzieć, trwały wojny międzyresortowe, jak ta spółka ma wyglądać, czyli czytaj, kto tam ma być zatrudniony, jakie podmioty mają w tą spółkę wejść, kto będzie tą spółką zarządzał. Pytam się dzisiaj, gdzie jest Krajowa Grupa Spożywcza? Ta spółka miała stabilizować rynek rolny.
co Krajowa Grupa Spożywcza od kwietnia zrobiła. Jak zadziałała na rynek? Jakie ma plany działania? Czym tak naprawdę Krajowa Grupa Spożywcza będzie się zajmowała? I ostatnie pytanie. W imieniu rolników, ale tak naprawdę w imieniu nas wszystkich, bo nas wszystkich powinna interesować odpowiedź na to pytanie. Czy na wiosnę? Bo przypominam, że nawozy azotowe będą potrzebne przede wszystkim na wiosnę. Jesień to potasowe i fosforowe. Czy na wiosnę rolnikom braknie nawozów azotowych? Bardzo dziękuję. Ja jeszcze dodam dwa słowa. Szanowni Państwo, składamy dzisiaj wniosek do Pani Marszałek Sejmu, wniosek o uzupełnienie porządku obrad 60. posiedzenia Sejmu. Jest to wniosek o to, żeby uzupełnić to posiedzenie o informację Prezesa Rady Ministrów na temat aktualnej sytuacji na rynku nawozów, wysokości produkcji, dostępności dwutlenku węgla i suchego lodu, ilości eksportu oraz zabezpieczenia nawozów na wiosnę 2023 roku na użytek polskich producentów żywności. Sytuacja jest naprawdę poważna. Nie można jej lekceważyć, bo destabilizacja, a ona już nastąpiła na tych rynkach, będzie skutkowała, z całą pewnością będzie skutkowała podwyżkami cen, niedoborami różnego rodzaju produktów i jest to po prostu sytuacja, która jest niebezpieczna dla tych rynków i dla konsumentów. Bardzo dziękujemy. Ja jeszcze bliżej mogę, bo chcę do tego powiedzieć Pani Minister Semeniuk, o czym Pani wspomniała w tym pytaniu, a gdyby Pani miała postawić hipotezę, dlaczego rząd wiedział, a nie powiedział? Panie redaktorze, ja nie chcę wróżyć ze szklanej kuli. Scenariusze mogą być różne. Może wiedział, może nie do końca miał świadomość konsekwencji decyzji spółek Skarbu Państwa. Może myślał tylko o nawozach i miał w tyle głowy, że one będą potrzebne na wiosnę, więc jakoś zdążymy. Może nie pomyślał o CO2, o suchym lodzie. Może nie pomyślał, tak jak nie myśli od wielu miesięcy, całościowo. Sektor rolno-spożywczy, bezpieczeństwo żywnościowe kraju, które mam. Ja, proszę Państwa, jako przedstawiciel sektora przez wiele ostatnich miesięcy, właściwie od czasu agresji Rosji na Ukrainę, występowałam w wielu mediach, zapewniając obywateli, że bezpieczeństwo żywnościowe Polski nie jest zagrożone. Proszę Państwa, rolnicy nie zawiedli, mimo bardzo trudnej sytuacji. Przetwórcy nie zawiedli, mimo bardzo trudnej sytuacji. Dostaliśmy nierealizowalne zadanie wytransferowania zboża z Ukrainy i dostarczenia do krajów potrzebujących. Mimo zerowej pomocy rządu, jeśli chodzi o infrastrukturę, sektor komercyjny, bo w dużej mierze jest to sektor komercyjny, tam na granicy stoi ponad 2000 wagonów ze zbożem jeszcze. Realizujemy. Nie otrzymujemy tu pomocy. Otrzymaliśmy pomoc z Ministerstwa Rolnictwa i o tym powiem, bo żeby być w pełni uczciwą i transparentną, jeśli chodzi o odprawy fitosanitarne, jeżeli chodzi o pracę weterynarzy, pracują 24 godziny na dobę, to prawda, ale infrastruktura jest absolutnie niedostosowana. Największy problem, który jest, rząd apeluje, żeby nie wzbudzać paniki. Panikę wzbudza rząd swoimi nieprzemyślanymi, krótkowzrocznymi, być może podszytymi niekompetencją decyzjami. Nie patrzy na sektor rolno-spożywczy całościowo. Zniszczyliście, powiem do rządu, zniszczyliście jedną z najistotniejszych, najważniejszych gałęzi gospodarki. Byliśmy i jesteśmy potęgą żywnościową, jeżeli chodzi o Europę. Ten sektor ma olbrzymi potencjał wizerunkowy, olbrzymi potencjał eksportowy. Eksport żywności z roku na rok rośnie. Polacy mieli poczucie bezpieczeństwa, że tej żywności nam nie braknie. Chciałabym, żebyśmy z tym poczuciem bezpieczeństwa mogli wejść w bardzo trudny okres jesieni i zimy. To jeszcze jedna sprawa. Powiedziała Pani, że nawet za ten krótki przestój, gdyby teraz te producenci wrócili do dystrybucji, też już się odbije na branży. W jaki sposób te kilka dni odbije się tak, na branży? Decyzja, która absolutnie o wstrzymaniu produkcji przez Anwil i Azoty absolutnie nie została wykomunikowana w rynek, wszyscy zostaliśmy tym zaskoczeni, to Państwo przecież doskonale wiedzą, spowodowała ogromną panikę na rynku rolno-spożywczym. Nawozy, które poszły przecież przez ostatnie 2 lata kilkaset procent w górę. Dzień po, nie wiem czy Państwo mają tego świadomość, dzień po tej decyzji o wstrzymaniu produkcji u dystrybutorów nawozów były rekordowe obroty. W dzień następny dystrybutorzy podali informację, że cena, która jest na cenniku, obowiązuje tylko do dzisiaj. Od jutra nie ma cenników. Wolna amerykanka.
Raz, że tych nawozów może braknąć, a dwa, że te nawozy będą rosły w górę. Jeżeli będą rosły w górę nawozy, będzie rosła w górę produkcja. Do tego dołóżmy, proszę Państwa, rosnące ceny energii, gazu, rosnące ceny pracy. To jest przepis, tak jak powiedziała Pani posłanka, na katastrofę na rynku rolno-spożywczym. Szanowni Państwo, media zagraniczne również o nas piszą. Pierwsza panika, jeśli chodzi o cukier, którego nie było, a był. Teraz cała Polska szuka węgla na zimę. Za chwilkę okaże się, że może być problem z mlekiem, z mięsem w Polsce, która jest znaczącym producentem żywności, eksporterem żywności, gdzie komunikowaliśmy jeszcze kilka miesięcy temu, że tej żywności w Polsce nie zabraknie. Mało tego, polski rolnik, polski przetwórca ma poczucie obowiązku i tej misji, żeby to bezpieczeństwo żywnościowe zapewnić w tych miejscach, gdzie ono rzeczywiście realnie jest zagrożone. Również i w Europie, bo przecież i Hiszpanie, i Portugalczycy są tradycyjnymi importerami zboża. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.